drodzy parafianie u Chrystusa Króla, przybywający do naszej świątyni goście, przeżywamy szczególne dni. Dni w liturgii najważniejsze. Dni w liturgii, kiedy nasza myśl, nasza modlitwa skupia się na naszym Mistrzu i Panie Jezusie Chrystusie, który w tych dniach, dniach Triduum Paschalnego, kolejny raz pozwala nam przeżywać wielką tajemnicę wiary, tajemnicę swojej męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego. Chcemy z tego, co jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego, uczynić także szczególny wymiar dla naszego chrześcijańskiego życia. Bowiem to, co przeżywamy, jest wielką tajemnicą paschalną, tajemnicą Wielkiej Nocy. Pascha to znaczy przejście, przejście ze śmierci do życia, przejście ze słabości grzechu do zwycięstwa łaski. My sami także mamy stawać się ludźmi paschalnymi na wzór naszego Mistrza, Pana Chrystusa. On pierwszy tę Paschę przeszedł. I to jest także nasza droga. W tych życzeniach, abyśmy byli ludźmi paschalnymi, zawiera się także szczególne przesłanie, szczególne zadanie dla nas. Bo te życzenia są rzeczywiście zadaniem, aby potem każdy dzień stawał się takim dniem, kiedy ludzki duch zwycięża słabość ciała. Abyśmy umieli sięgać do tych przeogromnych pokładów siły duchowej, która płynie z faktu, że jesteśmy chrześcijanami, że z faktu chrztu wypływa także nasze zobowiązanie do tego, aby zwyciężać w tym świecie czasami zwątpienie, czasami ludzką słabość, czasami także te wszystkie sprawy, które nie określają nas do końca jako ludzi prawdziwych, autentycznych. Chrystus pragnie nas ludźmi autentycznymi, prawdziwymi, z naszą wiarą, nie tylko wtedy, kiedy przychodzimy tu do świątyni, kiedy się modlimy, ale pragnie także tej autentyczności i prawdy o chrześcijańskim życiu w tych miejscach, gdzie pracujemy, gdzie się uczymy, gdzie odpoczywamy. Dlatego życzenia są także w tym wymiarze, abyśmy stawali się coraz bardziej autentyczni, abyśmy nie dali się zwieść podszeptom złego, który dzisiaj zamazuje prawdę o człowieku, a my jakże często w tym uczestniczymy. Dlatego składając te życzenia paschalne, prosimy także Chrystusa o tę moc, o moc zmartwychwstania, abyśmy umieli zmartwychwstawać z naszych słabości, z naszych grzechów, abyśmy umieli pokonywać nasze ograniczenia. A wszystko to dzieje się za sprawą Jego łaski. Łaski, która płynie z tajemnicy zwycięstwa nad śmiercią, z tajemnicy zmartwychwstania. I w tym duchu przyjmijcie także te paschalne życzenia. Święta mają taki wymiar, że są świętami rodzinnymi, bo dopiero wtedy we wspólnocie domu, we wspólnocie, w której jest ojciec, matka i dzieci, które razem się cieszą, które razem odnajdują wspólne dobro, to wszystko, co jest także przesłaniem i wymiarem religijnym tych świąt, tego duchowego odrodzenia nabiera nowej mocy. Pragniemy wam wszyscy, i my, kapłani pracujący w tej parafii, pracownicy kościelni, złożyć jak najbardziej serdeczne życzenia, abyśmy tę Paschę przeżywali w radości, zdrowiu, życzliwości dla siebie, aby to wszystko, co jest znamieniem ludzkiej dobroci, znajdowało także potem przełożenie na zwykłe, powszednie dni waszej pracy, waszego odpoczynku. Niech dobry Bóg, niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi wam na każdy dzień tego rozpoczynającego się czasu paschalnego, czasu wielkanocnego. Chrystus Zmartwychwstał prawdziwie, alleluja, Zmartwychwstał, alleluja.
chciał.